Miłka Skalska, witam Państwa i zapraszam na najnowszy Kurier Mazowiecki. Głośny protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Przeciwko likwidacji sądów rejonowych i wcieleniu ich do innych miast protestowali nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim mieszkańcy. Ich zdaniem problemy w sądownictwie nie dotyczą Warszawy. W sądach rejonowych praca wre i opóźnień w prowadzeniu postępowań nie ma. Szczegóły Małgorzata Karolina Piekarska. Jarosław sądy został! Jarosław sądy został! Przed gmach Ministerstwa Sprawiedliwości przybyło około 1000 protestujących z ponad 100 miejscowości. Mazowsze miało silną reprezentację. Likwidacja grozi sądom rejonowym m.in. w Ostrowi Mazowieckiej, Sochaczewie i Nowym Dworze. Są takie miejsca w Polsce, które mają sąd okręgowy, a są miastami wielkości Nowego Dworu, a u nas się znosi sąd rejonowy, najniższego szczebla, a miasta podobne wielkości jak Nowy Dwór mają sądy okręgowe. Sprawy z Nowego Dworu miałyby być rozpatrywane w Legionowie, a sąd legionowski wyrósł z Nowodworskiego. Podobnie jest w przypadku Sochaczewa. Tu sprawy miałyby być przeniesione do Żyrardowa. Ten sąd przestanie działać sprawnie, a zacznie działać niesprawnie, jeśli jego siedziba przeniesiona zostanie o 40 km od miejsca, w którym mieszka 80 tysięcy ludzi. Zmian w sądownictwie boją się też pracownicy placówek przeznaczonych do likwidacji. Nikt z nas, pracowników, nie wie, co będzie po 1 lipca, czyli kiedy reforma wejdzie w życie, dlatego że nie mamy zapewnienia na dzień dzisiejszy, czy wszyscy pracownicy zostaną na swoich etatach. Sprawa dotyczy zwłaszcza tych, którzy do tej pory nie podnieśli swoich kwalifikacji zawodowych. Mają na to czas do 2017 roku, ale już teraz boją się, że wylądują na bruku. Ministerstwo zapewnia. Nie zostanie zlikwidowany żaden sąd. Nie zostanie zlikwidowany żaden etat sędziowski. Obywatele nadal będą mogli załatwić swoje sprawy, tak jak dotychczas, w tych samych miejscach, w których dotychczas je załatwiali. Ministerstwo twierdzi, że zmiany w sądownictwie mają poprawić organizację pracy. To był Kurier Mazowiecki. O 21.45 podsumowanie wtorku w regionie. Zapraszam w imieniu Mateusza Chłatkiego. Życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia.